Witamy Was, docent. Marlena, witajcie. Polskie mini browary.pl. Marlena. Wracam do degustacji. No już była pierwsza próba. Możecie zobaczyć degu piwnej klasyki z browaru Port Gdynia, gdzie Marlena się pojawiła jako gość specjalny, ale teraz już cała degustacja. To jest chwilę, więc teraz będzie całościowa degustacja przed nami, więc... Doktor Brew! Słuchajcie, po raz pierwszy na polskich mini browarach na wideo Doktor Brew. Nie było wcześniej? Nie było wcześniej. I w momencie, kiedy otrzymałem zapytanie od Doktor Brew, docent, sprawdzisz nasze piwa, to tak myślę, Doktor Brew, ważyli w Lwówku Śląskim, obecnie ważą w Tenczynku, no więc co w kwestii nowoczesnej IPY, albo w ogóle IPY, mają do powiedzenia te browary? No bo ani Lwówek, ani Tenczynek, jeżeli chodzi o IPKę, no to tam zaciekawienie jest. Ale dopytałem i okazało się, że piwa są uważone we wrocławskiej profesji. To też jest ciekawa sprawa, bo przejrzałem teraz na szybko profil facebookowy Doktor Brew i tam ludzie zadają pytania, gdzie uważone, i jakoś ekipa Doktor Brew nie była chętna do podzielenia się tym faktem, że uważone w profesji. A mnie ta informacja skłoniła właśnie do tej recki wideo. Mówię, no skoro w profesji, to bardzo chętnie sprawdzę, co tam Leszczu, Paweł Leszczyński, czy pod jego nadzorem te piwa zostały uważone. Za chwilę się przekonamy. No, dla niektórych w ogóle rzecz klasyczna, jeżeli chodzi o piwną rewolucję. Swego czasu Tomek Kopyra bardzo współpracował z ekipą Doktor Brew. Ciągle na kanale były kolejne degustacje właśnie chyba ich piw. Chyba wyłącznie tylko. Nie, pojawiały się czas do czasu. Więc naprawdę spora, oczywiście Tomek Kopyra, wiadomo, tysiące oglądających, dziesiątki tysięcy, więc spora grupa ludzi się w ogóle wychowała na tych piwach. One były na rynku chyba 2014, 2015 i ostatni raz je piłem w Piwpawiu, do którego wtedy, w tamtych czasach, jakoś 2015, 2000, może 16 jeszcze te piwa były dostępne. Naprawdę stara śpiewka. Dawno temu. Dawna śpiewka, dawno temu. No i teraz Doktor Brew wraca właśnie do tych swoich sprawdzonych marek. Które trzeba sprawdzić teraz. Trzy razy IPKA, wszystkie mają 6,2 alko. Nie mają podanego ekstraktu. Nie, mają. Przepraszam. Moja ślepota. 16 jest tutaj, mała cyferka. No i Kinky Ale Single Hop Equanaut, czyli dawny Equinox. Masz jakieś wspomnienia w ogóle z Doktor Brew, z piwami? Szczerze mówiąc, to kojarzy mi się tylko z tymi pielęgniarkami na festiwalach. O tak. Gdzieś ze wzrokiem utkwionym gdzieś tam w horyzoncie, ale jakby tak żart, ale nie mam zbytnio. Nie, no nie żart, no bo no, rzeczywiście Doktor Brew był słynny z tego podejścia marketingowego, te przebrane pielęgniarki w tych strojach były na festiwalach. Przebrane hostessy zapewne. Tak, hostessy. No wygląda całkiem. Zmętnione złoto, no trochę piana się tutaj niespecjalnie utworzyła, jakaś ciekawsza. A dosyć zimno jest, się wydaje. No zimne, bo z lodówki. No, aromat jest delikatny. No, ja bym powiedział niekoniecznie delikatny, ale jest intrygujący. Ja tutaj czuję w aromacie coś... Okej. Okay. Marlena, twoje wrażenia? Zastanawiam się właśnie. Znaczy mi ten aromat się kojarzy z jakimś owocem, takim trochę czerwonym. Ale nie wiem, czy to jest dobry kierunek, bo jeżeli chodzi o IP, to tak z owocami to niekoniecznie, ale takie pierwsze skojarzenie. Znaczy, no z czerwonymi owocami, o których mówisz. Ja tutaj sobie szybko też zrobiłem research odnośnie Equanauta, jakie on powinien dawać motywy. I tam spotkałem się też z opinią, że są elementy zielonego pieprzu.
I jeżeli chodzi właśnie o taką lekką przyprawowość, taką leciutką pikantność pieprzową, to ja to znajduję. Dlatego tak się zdziwiłem właśnie w tym aromacie, że niekoniecznie to jest buch jakichś owoców, tylko taki właśnie ciekawa nuta pieprzowa. Więc okej. Okay. Ale jest naprawdę, jeżeli chodzi o IPę, myślę, że... Znaczy na pewno nie ma nic nieprzyjemnego w tym aromacie. Jakby on jest dla mnie stonowany, jest no kojarzący się z owocami przede wszystkim. To, co ty mówisz z tym pieprzem, to tak może trochę teraz już mi sugerujesz, ale faktycznie jest to gdzieś tam... Jest naprawdę takie tło pikantności, więc bardzo mi to pasuje. To bardziej chyba sprawdzimy w smaku, tak, tą pikantność. Jeżeli chodzi o czerwone owoce, nic takiego nie znalazłem, więc naprawdę według mnie aromat bardzo wyróżniający, bardzo intrygujący, w porządku. Jak smaku? Jaki tutaj chmiel? Equanot. Bardzo gładkie jest, takie ułożone. Goryczka jest, ale ona nie jest ani mocna, tylko taka bardzo delikatna, można powiedzieć. Nie widzę informacji o płatkach jęczmiennych. To nie jest New England IPA, jest to Single Hop IPA, więc co do gładkości... Okej, nie jest to coś super gładkiego, natomiast... Ja powiedziałam, że jest. Okej, natomiast jest soczystość. Tak. Jest soczystość, jest owocowość. Ale zdziwiona jestem, że nie ma tej goryczki, że ona jest bardzo taka delikatna jak na IP, to wydaje mi się, że trochę powinna być taka wyraźniejsza. Ona jest dosyć delikatna. Nie wiem, jak twoje wrażenie? Moje wrażenie jest takie, że jest słodycz. Ta soczystość idzie razem z lekką słodyczą. Ale ona jest dobrze kontrolowana przez średnią intensywną goryczkę. Więc pamiętam, jak przez mgłę kinki IP, no naprawdę 5 lat temu, 6 lat temu, obecnie na pewno nie jest to coś, co odstaje od tamtego piwa, a myślę, że w tej formie spokojnie może podtrzymać dla niektórych jakąś legendę. Jeżeli się spotkali z IPą po raz pierwszy w wydaniu Dr. Brew, według mnie okej, IPA. I nawet idąca troszkę właśnie, nawet nie troszkę, no w kwestię hazy. Hazy single hop IPA jest bardzo... Jest bardzo soczyste faktycznie. Jest soczyste. Ja nie spodziewałam się aż czegoś takiego. Więc dla mnie na plus, jak najbardziej. No więc pierwsze koty za płoty, kinki ale, czy też kinki IPA. W porządku, zobaczymy co dalej. Zobaczymy. Marlena zadała pytanie... Kto obecnie tworzy Dr. Brew? Tak, zadałam. No bo to był Marcin Olszewski i Filip Lis. No już tej ekipy nie ma. Chyba sprzedali. Nie wiem, nie znam się aż tak dobrze na niuansach backstage'u Dr. Brew. Filip Lis obecnie Brewery Hills tworzy kontrakt. O Marcinie nie mam żadnych informacji. Natomiast dopytując się, kto jest odpowiedzialny za to piwo... Za ważenie przede wszystkim. No oprócz oczywiście profesji i dobrze znanego w środowisku Przemka Leszczyńskiego, to tutaj dostałem informację, że Grzegorz Garniec we współpracy z Tomkiem Czechowskim. Nie miałem okazji poznać panów, ale takie właśnie nazwiska padły, więc jakby co, to... To wszystko na nich w ogóle. No, na razie. Pierwsze piwo chyba pozytywnie. No też wszystko to, co pozytywnie będzie na nich, tak? No o to mi chodziło. No to... Okej. Okay. Drugie piwo Enigma Single Hop. No i takie same parametry. Różni się tylko smak, tak? Tak jest. Czy będzie inne? Tak, bo Marlena tutaj wysnuła spiskową teorię, że w ogóle się niczym nie będzie różnić. Więc... Tak mi się wydaje. No to zobaczmy, czy już aromat się różni. No nic nie powiedziałem o wyglądzie tego piwa, a jest delikatne zmętnienie, piana mi się utworzyła tutaj trochę lepsza. Naprawdę, ale, wygląda dobrze. Ale kolor właściwie jest identyczny taki jak z pierwszym.
No ja tutaj, że... słuchajcie, czuję różnicę. Jest ma, coś tak, innego. Mam wrażenie też, że w aromacie jest inaczej trochę. Przede wszystkim Enigma jest to chmiel australijski. Czyli antypody i może niekoniecznie charakterystyczne dla Australii, ale dla innego kraju, innych chmieli z antypodów jest tutaj bardzo wyraźna nuta, więc taka podpowiedź dla ciebie, ale oczywiście nie, no, Marlena mówi. Mów, co ty czujesz. No ja bym powiedział Nelson Sauvin. Dla mnie ten aromat jest taki bardzo świeży. Ja bym powiedział Nelson Sauvin, bo te białe winogrona są w fantastycznej formie. Tak jak powiedziałaś, świeżutki, intensywny, tak. Naprawdę jest super. Ten chmiel tutaj użyty. Ciekawa jestem, ekstra. Kiedy w ogóle rozlewali to piwo, bo naprawdę... O, też zapytałem o tą kwestię właśnie, kiedy piwo zostało uważone. Znaczy uważone. Rozlane. Dwie kwestie. Uważone zostało w połowie października, czyli 8 tygodni temu, więc to jest sporo jak na IP. A rozlane zostało na mobilnej puszkarce tydzień temu. Więc piwo przez ten czas oczywiście w tych stabilnych warunkach w tanku chłodniczym sobie leżało i rozlane tydzień temu, więc rzeczywiście rozlew jest świeży i tutaj tak, pod względem tego piwa to czuć zdecydowanie jest, aromat jest świetny. No dobra, sprawdźmy jak w smaku chyba, co? Dobra, cofam to. Te piwa są zupełnie inne. Dobra, nie było tego. Nie mówiłam tego, że będą takie same. No bo jak popatrzyłaś na puszki i że te same parametry. Nie, bo powiedziałeś, że takie same style, więc... No wszystko single hop. O, ja żartowałam. Nie. Większe nasycenie, ta soczystość jest jeszcze bardziej intensywna. I bardziej jest owocowe zdecydowanie dla mnie przynajmniej. Ja tutaj czuję tą lekką naftę razem z albedo, czyli białą skórką cytrusa. Mm-hmm, tak. Piwo jest rzeczywiście bardziej takie właśnie skórkowe. Jest chyba bardziej... To nasycenie jest bardzo fajne. Bardziej tak, charakterne jest niż kinki. Tak, jest bardzo wyraźne. Jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch piw, no to na pewno Enigma, no kopie tyłek aromatem, to jest naprawdę... czołówka, jeżeli chodzi o aromat świeżutki, intensywny. A co powiesz o goryczce tutaj w tym piwie? Wydaje mi się, że powiedziałem o tym albedo, o tej skórkowości, więc to jest coś, co wzmacnia tą goryczkowość piwa. A mi się wydaje, że to nasycenie jest tak intensywne, że jakby tu się tak dużo dzieje, że ta goryczka gdzieś mi zanika. Ja jej nie czuję jakoś tak bardzo, ale jest wyczuwalna. No słuchajcie, no o ile kinki było no, w porządku, no to ja myślę, że to już jest bardzo w porządku i naprawdę jest okej. Okay. Gdyby ktoś się pytał, ile dostałeś docent i Marlena kasy za recenzję od Dr. Brew? Grupa kasy. Dementuję. Nie no, bo na początku oczywiście współpraca z Januszem Palikotem, który na crowdfundingach mało nie zebrał, ale nie. Wszystkie recenzje, które okazują się na polskich minibrowarach, nie są za pieniądze. Nie wygłaszamy teorii i wrażeń za pieniądze. Są prawdziwe. No. Znaczy, nie, bo to nie jest tak, że jak dostaniesz pieniądze, to mówisz nieprawdę, albo kłamiesz, albo coś. To jest zupełnie inna kwestia. Ja tylko mówię, że znaczy, gdyby się pojawiły tutaj jakieś... To jest temat na inną dyskusję w ogóle. To jest temat na inną dyskusję, nie, bo ktoś może... Tutaj drugie piwo już, jesteśmy na... Dziwne, bo to smakuje. Za półmetkiem i co? I doktor brój dobre piwo? No, coś kurczę. Tu, a jednak. No. Też jestem zdziwiony. Także zostało nam ostatnie. Według mnie nie przebije dwójki, ale zobaczymy. Dobrze, sprawdzamy dalej. Tak, zostało nam ostatnie. I tak się zastanawiam, bo między wierszami chwalę profesję, ale szczerze mówiąc, nie pamiętam tak dobrych IP z profesji. Więc to wcale nie jest tak, że profesja załatwiła sprawę i doktor Brew tutaj zlecił w profesji i mamy IP-ki. Profesja, nie pamiętam takich dobrych IP-ek z profesji, więc spokojnie... Znowu chwalę doktor Brew.
Okej. Ostatnie. I też uprzedzam jednak, że w momencie, kiedy te piwa będą ważone w tęczynku, to będzie to zupełnie, zupełnie inna bajka. No jednak, na pewno. To robi niesamowitą różnicę, gdzie się waży. No. No i kto waży? I kto waży? I z czego się waży? No, tyle jest tych czynników. No i co? Chyba najmniej mętne mam takie wrażenie, a na pewno z najgorszą pianą. Tak się zastanawiałem, czy przy trójce jakiś fuck up może być. No pod względem piany jest bardzo mizernie. No ale nie to jest najważniejsze. No już inna bajka, jakby ten aromat jest, nie jest tak intensywny, kojarzy mi się z tym pierwszym piwem, które piliśmy. Jest bardzo stonowany aromat dla mnie. Znaczy, ja wiedziałem, że po tej dwójce to będzie ciężko w ogóle tutaj zrobić na nas wrażenie, ale ja obecnie mam taki pogląd, że to piwo jest lekko utlenione. Jest tak. Ono nie jest jeszcze tak utlenione, żeby już było coś niepokojącego. No tak, znaczy w sensie coś, co by źle pachniało, ale myślę, że jakość tego aromatu chmielowego już jest trochę trącona utlenieniem. Wydaje mi się, że ten chmiel powinien dawać bardziej intensywne gdzieś tam te aromaty. Ciekawa jestem, jak to będzie. Dla mnie ewidentnie utlenienie takie delikatne, nawet nuty miodowe wyczuwam. No więc jedna na trzy, niestety, może się zdarzyć. No ale takie też są uroki mobilnej puszkarki. No, nie da się utrzymać jakości. Im więcej się też próbuje jednorazowo, tym jest większa szansa, że coś tam może być jednak nie tak z tej puli, którą się próbuje. Okej, ale oprócz właśnie takich nutek lekko miodowych, lekko utlenionych, no to też te owoce są, ale to już nie jest ta rzeźkość, ta świeżość, co w dwójce, nawet co w jedynce. Więc uważam, że trójka jest lekko utleniona. Ono jest dosyć takie płaskie, bo zbyt dużo gdzieś tam dokładnie się nie dzieje. Jest lekkie nasycenie, jakaś lekka goryczka jest. Ale jakoś tak to no, nic nie powala, tak? Jakby nie ma nic takiego zachwycającego. Takie, no da się wypić, ale... Nie ma nasycenia. Bardzo delikatne. No piwo jest płaskie, flat. No, gdzieś tam może faktycznie taki delikatny karmel może gdzieś tam mi się pojawia. Więc może faktycznie to piwo no, nie idzie w dobrą stronę, ale no nie wiadomo w sumie. Ono będzie szło w jeszcze gorszą stronę, bo jeżeli chodzi o datę, to jest 12 sierpień 2021. Tak, było rozlane tydzień temu. Było rozlane tydzień temu i już te pierwsze oznaki utlenienia są. Kurczę, no trochę taka konkluzja jest, że jeżeli chodzi o świeżą ipkę, to naprawdę doktor Bru, który piwa uważał w browarze Profesja, jest naprawdę dobrze. Natomiast kwestia rozlewania w puszki, i to może nawet nie tyle na instalacji mobilnej, ale niedopilnowanej, nieodpowiednio nadzorowanej, zdarzyło się tak, że akurat trafiliśmy jedną na trzy puszkę z oznakami utlenienia i na przykład, i teraz jest tak, ktoś pójdzie za radą, prawda, naszą i będzie chciał nie kinki, tylko właśnie tego najlepszego według nas Enigmę. No i co? I trafi utlenienie i trochę fuck up, kurna, no bo co? Tutaj takie fajne piwo, a rozlane na puszkarce w sposób właśnie, który... No dobry sprzęt to jest dobry sprzęt, tak? No i żeby mieć tą pewność, że... No, więc nawet zobaczcie, w tak małej próbce, w próbce trzech piw jedno mieliśmy utlenione. Kurczę, więc zapowiadało się na pean, na cześć świetnych piw z Dr. Brew, a jednak kończymy takim... taką niefajną konstatacją, ale prawdziwą, że jednak rozlew ma znaczenie i niestety to utlenienie może się dostać i nie wiecie, znaczy jedyną możliwością sprawdzenia puszki jest sprawdzanie twardości puszki, tak? Puszka musi być twarda. Jeżeli jest jakieś coś się zagina, to znaczy, że jest coś nie tak. Wybierajcie twarde puszki, to znaczy, że one są dobrze napełnione,
Ale to też jest taka trochę no, metoda chałupnicza, partyzancka. Nigdy nie będzie w takiej sytuacji 100% pewności, że no, za te 12 zł zapewne, które trzeba będzie zapłacić za te piwa Dr. Brew, dostaniecie coś super, jak my dostaliśmy na pewno w puszce Enigmy. Tak, świetne, to jakby... piwo jest świetne. Ja no. Na pewno chętnie bym powtórzyła właśnie tę Enigmę. Dawajcie znać, czy sięgnęliście po Dr. Brew i jak w waszych puszkach było, jak z utlenieniem. Marlena? Więc ja jestem, znaczy mile przede wszystkim zaskoczona, że jednak te piwa się różniły, więc moja teza na początku, że one będą bardzo, bardzo podobne do siebie, została szybko obalona. Ale różniły się też pod kątem nie tylko jakby smaku, aromatu, ale też no, jakości, tak? No ale przynajmniej jedno okazało się jakby, które na pewno z chęcią dopiję zaraz. Jedno wyśmienite? Jedno... Takie pół na pół? Dobre. A jedno... To no niekoniecznie. Utlenione. Dziękujemy. Dr. Brew chciał szczerej opinii, dostał szczerą opinię. My wypiliśmy co najmniej dwa piwa ze smakiem. No i tyle. Dzięki. Nara.